sztandary i wieńce. Wszędzie tam, gdzie mieliśmy możliwość rozpocząć akcję strajkową, ta akcja strajkowa prawie wszędzie tam została podjęta. Czy by istniała szansa taka, żeby wspomóc rolników i razem wyjechać? Ciężki sprzęt zakłady pracy mają. Wyjechać razem i zrobić 3, 4, 5 może potężnych blokad dróg. Urok, dobroć naszej organizacji polega na tym, że ja niestety, i to mówię z pełną świadomością, nie mogę naszym, tak jak tutaj kolega Rajmus, ci, którzy w tej strukturze są, kazać. Kazać niestety nie mogę. Podkreślam, niestety. Wiadomo, że górników ciężko jest przekonać do tego. Oni mają te płace relatywnie wyższe niż cały kraj ma. Łatwiej będzie ruszyć właśnie te zakłady, przykładowo gdzieś tam na Mazurach, gdzieś może na Wybrzeżu, gdzieś może Kraków, Małopolska cała, czy Warszawa, nawet Łódź. Przecież tam wiemy, jaka jest sytuacja, zarobki są bardzo niskie. Wtedy dopiero będą mogły się przyłączyć zakłady, które rzeczywiście mają dobre zarobki. My jako komitet, zresztą do tego jesteśmy jako etatowi działacze, po prostu wyprzedzamy świadomością i spojrzeniem na przyszłość, no niestety, nasze załogi. Jaki podjąć krok, żeby ten związek, czy ten komitet 6 central związkowych po prostu mógł pomóc w pierwszej kolejności strajkującym osobom w Tychach, kolejarzom i generalnie, żeby ten komitet wyszedł z twarzy. Czy my możemy jeszcze jako 80 zrobić rzut na taśmę i postawić 5 kopalń? Spokojnie. Wyprujemy żyły, pojedziemy, padniemy, zatrzymamy. Tylko do przodu, uciekać do przodu. Drugą dobę jesteśmy zdesperowani, gotowi na wszystko. Uważamy, że do tej pory powinno przystąpić do tego strajku przynajmniej połowa kopalń. Solidarność również na wielu innych kopalniach i innych zakładach pracy powiedziała, że nie będzie tego strajku popierać, dlatego że on jest polityczny. Polski górnik nie da się już więcej mordować za 1 200 000 albo 2 000 000 wypłaty. Nie da się! I to sobie też jasno trzeba powiedzieć. Skończyła się taka polityka, w wyniku do której polski górnik zarabia tyle samo, co sprzątaczka. Albo niewiele lepiej, o ile lepiej. Powiadają nam, że rozpoczynamy strajki i zaczynamy kopalnie. I czy uważamy za sukces? Czy też jest to porażką, że na przykład na wielu kopalniach, na których na nasz apel załogi stanęły i odpowiedzieliśmy, że to jest nasz sukces. A dlaczego? Dlatego, że zawsze jest nasz sukces, jeżeli robotnik w wyniku protestu dostaje 100, pół czy milion więcej. I to jest sukces. I zawsze się będziemy opowiadać w takiej sytuacji po stronie tych, którzy ten milion czy pół otrzymają. I duszenie płac jest antyrobotniczym, antyspołecznym, antypolskim. Tak dalej nie będzie. Jasno i stanowczo. Każdy, kto ma trochę oleju w głowie, dzisiaj powinien powiedzieć nie. Dlatego wzywamy was. Bijcie się o podwyżki płac, bo to jest pierwszy krok do przewrócenia tego systemu. Apeluję o was, abyście się nie uginali i nie ustępowali, bo już, jeśli nie dni, to może nawet godziny dzielą nas od ostatecznego zwycięstwa. Wygrywacie! Jest dobrze!
każdy czas, każde miejsce, każdy region w tym kraju ma swoją historyczną siedzibę, swoje historyczne miejsce. Przez długi czas to była Stocznia Gdańska. Ale powiem wam, że do historii odrodzonej Solidarności, tej prawdziwej, tej ludzkiej Solidarności, robotniczej, przejdzie zakład numer 2 w Tychach. To dzięki wam zaczęli zatrzymywać się górnicy i strajkują. Padają nam te strajki i stają, bo rząd wie, widzi, co się dzieje. To jest jak pożar w lesie. Tu się ugasi, tam się zapali. Dzięki wam stanęli kolejarze. Jeżeli wy nie ugniecie się, to może niedługo będą stali kolejarze w całej Polsce. I wtedy to my robotnicy, będziemy dyktować warunki, na jakich będą kapitulowali ci, którzy chcieli nami rządzić. To wy jesteście widocznym przykładem, że tak trzeba postępować. Że lepiej umierać na stojąco, niż żyć na kolanach. Bo nie walczycie tylko o pieniądze, ale o godne życie. Z nami rozmawiać. Tak. Nawet oni chcą, żeby to zbankrutowało, bo lepiej spuścić Włocha i niech ci Polacy u siebie w domu rypią za czarnych murzynów. Nie jesteśmy czarnymi murzynami, jesteśmy. Nas już sprzedali Włochom i Włoch tu się czuje panem. U nas w Polsce, u nas w naszym kraju. Ja Polka muszę słuchać, co Włochom. Ja mogę pracować rzetelnie, ale nie na takich warunkach, jak oni to zrobili. Sprzedali nas z kretesem i całą Polskę chcą sprzedać. I teraz przychodzi z OPZZ, tak. Z Solidarności, związek, pomóc. Który nie istnieje na naszej fabryce. Nic. Załoga wymówiła mandat zaufania z Solidarności Wałęsowskiej i OPZZ-owi. Tak. I po co oni za naszymi plecami negocjują? Tak. Zakładów pracy. I dlatego kontynuujemy już dwa tygodnie. Dwa tygodnie po prostu strajk. Będziemy kontynuować dalej, aż po prostu chodzi o... Zwyciężymy, jak to było w 80 roku. I dzisiaj za 1 300 000 na kadłubach, nie? I żonę, dziecko wychować. A nie prezydentem. Za młodzi mają teraz. Mój ojciec spuchł z głodu, a wy puchniecie od piwa. Mówicie, że macie biedy. Ci, co strajkują, mają 4 miliony miesięcznie. Nie zadbajcie o dzień pracy, bo nie jest to, co nie jest to.